Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza. Włodzimierz Wielkus to mój szef i wieloletni przyjaciel. Człowiek żyjący sprawami naszego regionu, niezwykle wrażliwy na problemy społeczne i równocześnie osoba o silnym charakterze, nie uchylająca się od podejmowania trudnych, czasem mało popularnych decyzji, których efekt widoczny jest w dłuższej perspektywie. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. Rozwiązując problemy zwykłych, często anonimowych ludzi, angażuje się w sprawę bez żadnego rozgłosu. Uważa to bowiem za obowiązek każdego społecznika. Dopiero bliski kontakt z nim pozwala zauważyć jego pracę na rzecz innych, gdzie chęć pomocy podyktowana jest zwykłą wrażliwością, a nie potrzebą pławienia się w świetle flesz. Niech żyje nam prezes 100 lat! Jako człowiek czynu, walki, nie zaprzestał jednak starań o poprawę warunków leczenia dzieci oraz pracy personelu, zmodyfikował swój cel i przekonał władze naszego regionu do budowy pawilonu pediatrycznego przy szpitalu zespolonym w Kielcach, co uważam jest miarą jego skuteczności. Jest to jeden z aspektów pozwalających uznać Włodka Wielkusa za godnego naśladowania, który w działalności społecznej znalazł sposób na wykorzystanie swoich umiejętności i możliwości. Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam!